Jeżeli myślicie, że u nas tego nie ma, że imigranci to problem Niemiec, Francji, Szwecji, Włoch, Lampedusa, to zobaczcie materiał, który nakręciłem. No i byłam sama na tym przystanku, czekając na autobus. No i właśnie napotkałam się na grupkę takich imigrantów. No, na pewno nie byli to studenci. No, powyżej 30 to nawet najstarszy chyba miał około 40 parę lat. Europa, Unia Europejska jeszcze bardziej naciska na to, żeby przyjmować tych imigrantów. No jak Tusk się dorwie do władzy, no to może być bieda. Po prostu może się okazać, że tych imigrantów będziemy musieli przyjmować tu. Tak jak we Francji czy w Niemczech, nie? Myślisz, że dopuści do tego, że raczej nie będą współpracować? No, jak współpracować w sensie? No, widać, że nie ma u nich porozumienia. Powiedzmy, że dojdzie do tej władzy, no i co? I zacznie sprowadzać tych imigrantów. No. Także tak słyszałem, no, ale co z tego będzie, nie wiem. No ale słyszałem, że miałeś taką przygodę przykrą gdzieś na przystanku. Czy się coś tak zdarzyło z tymi imigrantami? Tu podobno są w Mikołowie. Znaczy, są w obrębie Mikołowa, w obrębie Łazisk. Chodzą grupkami. No, miałam taki incydent, miałam. Do pracy jechałam, było parę minut po 5 rano. No i było. Tak, no teraz jest już ta pora taka ciemna, nie? No. No i byłam sama na tym przystanku, czekając na autobus. No i właśnie napotkałam się na grupkę właśnie takich imigrantów. Na pewno nie byli to studenci. A w jakim wieku? Oj, powyżej 30 do nawet... najstarszy chyba miał około 40 parę lat. No ale ilu ich było w ogóle tak? No, w tym dniu tam było chyba z 6, było z sześciu, bo ten najstarszy, tamci siedzieli trochę dalej, a ten najstarszy właśnie podchodził do mnie i był taki natarczywy bardzo. Słowo nie miało dla niego znaczenia. A poczekaj, ale skąd ty w ogóle wiedziałeś, że to są imigranci? No, po czym to poznałeś? Jak to było? Przede wszystkim wygląd, tak? Drugie, język. Ale dobra, ale wygląd, znaczy jak Murzyni? Czy... Nie. To było widać, że to jest... No, ale to były tamte właśnie kraje takie muzułmańskie. Tak, mowa... zachowanie też. Mają specyficzne zachowanie w stosunku do kobiet. A jak oni się zachowywali? W momencie, kiedy podszedł do mnie parę razy, próbując nawiązać kontakt przez telefon, przez tłumacza. Telefonicznego, tak. Jego znajomi co chwilę go tam coś do niego mówili, śmiali się, byli bardzo zabawni, bardzo rozweseleni i go wysyłali do mnie w kierunku moim. A to ty byłaś sama na tym przystanku? Tak. No i on co chwilę podchodził. No i tłumaczyłam mu grzecznie, że z powodu nieznajomości języka, mimo że jest tłumacz, ale nie jestem zainteresowana znajomością, on mi tłumaczył, że on szuka przyjaciela, więc ja go przeprosiłam i powiedziałam, że nie jestem tym zainteresowana i no bo nie umiemy nawiązać tematu. Prosił o telefon, więc mówiłam mu, że to nie mogę mu podać numeru telefonu. Pytał o adres, takie, gdzie pracuje, takie rzeczy. I tylko z tym tłumaczem podchodził, on wracał do nich i podchodził do mnie. No i ja mu tłumaczyłam, że ja go przepraszam, ale ja go nie rozumiem, w telefonie nie korzystam z tłumacza i go przepraszałam parę razy i mówiłam mu, że nie jestem zainteresowana. No ale on nie odpuszczał. Podszedł potem do mnie i pokazuje mi, że ja nie mam obrączki. Pokazał mi na palec, że jak to tak, nie chcę znajomości z nim,
przecież nie mam obrączki, pokazuję. Wolna, tak, no. I nie podobało mu się to, więc go znowu przeprosiłam. Ten tłumacz mu to tłumaczył, że ja go przepraszam ponownie, ale dla niego to było, nie przyjmował tego do wiadomości. Nie przyjmował do wiadomości, że powiedziałam mu raz, nie, drugi raz, że nie jestem zainteresowana, że nie podam adresu, że jadę do pracy, ale też nie mogę. Tłumaczyłam mu, że nie potrafię mu tego wytłumaczyć, gdzie pracuję, ze względu na trudności języczne, więc on nie odpuszczał cały czas. Jeszcze był podpuszczany przez tych swoich kolegów, i wracał. No, przyjechał autobus, wsiadając do autobusu, była dalej ta sama sytuacja. A gdzie usiadłaś z tego? Do kierowcy podeszłam, żeby usiąść jak najbliżej kierowcy. Bo się bałam, bo byłam sama na tym przystanku. Siadając, popatrzyłam w stronę kierowcy i się trochę przestraszyłam, bo kierowca też był obcokrajowcem, też był właśnie narodowości takiej właśnie. A to był taki, widać śniady. Tak, w ogóle tak. I po twarzy i po tym, a zresztą oni się bardzo ładnie komunikowali, kierowca z tym oni się poznali, znali, tak? Chyba albo się znali, widocznie często jeździli tą linią, albo po prostu popatrzył, że A ty tam jeździsz okazyjnie? Ja tam właściwie jeżdżę co niedzielę do pracy i co sobotę, co niedzielę, nie? Tak. Więc oni gdzieś byli w Katowicach, może na jakiejś zabawie, na jakiejś imprezie, wracając właśnie musieli... Ty, autobus był pusty i ty, tak? Tak, i oni, no. No i kierowca, który też... Tak, ale ironio, czułam się trochę niebezpiecznie, przestraszona, bo był moment, że myślałam, że albo wysiądę wcześniej przed nimi. A właśnie, a gdzie jechałaś? Do pracy jechałam, do Łazic. Tak, do Łazic, w miejsce, gdzie przystanek nie jest okamerowany, nie jest oświetlony, jest w takim miejscu, że naprawdę jest niebezpiecznie. No i trochę byłam przerażona, że jeżeli jadą w tym samym kierunku co ja i będą wysiadać tam, gdzie ja, to nie będzie to za wesołe, nie? Bo przeraziło mnie to, że ten mężczyzna mimo swojego wieku i widział, że ja... Ja go przeprosiłam i mówiłam mu, że jest bariera językowa i ja nie jestem tym zainteresowana. A w podobnym wieku był. Tak. Ale nie odpuszczał, więc to mnie trochę przeraziło, że dalej, będąc w ich towarzystwie, idąc do pracy, też nie było to wesołe, nie? Ale to chyba ty wiesz, że Arabowie są z kultury takiej islamskiej. Tak, gdzie nie, ja to wiem. A w islamie więc... tam nie ma, zmiłuj się tam kobiet. Za dużo praw. To też wiem. Znaczy tak, wiesz co, kurczę, wydawało mi się, że jeżeli się przyjeżdża do jakiegoś kraju, tak, to trzeba się potrafić umieć też zachować, tak? Uszanować czyjąś kulturę. Tak, bardzo to uszanować, bo się jest u kogoś, nie? No, to jest tak, jakbyś wpuścił do domu, przychodzę do ciebie, Mariusz, do domu i robię sobie, rozumiem. To jest tak samo, oni są naszymi gośćmi, więc pewne zasady trzeba uszanować. Tak samo my, wyjeżdżając za granicę, musimy też szanować inne obyczaje, inną kulturę, też wiedzieć o tym, tak? Bo to idzie w dwie strony, tak? My wyjeżdżamy, nas też to obowiązuje, oni do nas przyjeżdżają, też ich pewne zasady obowiązują. Tylko że oni mają taką kulturę, nie możemy, wiemy o tym, nie możemy ich zmuszać, aby tą swoją kulturę gdzieś tam zmieniali, bo to do niczego dobrego nie dojdzie. Ale oni muszą uszanować to, że w tym kraju kobiety, dziewczynki mają swoje prawa i nie wolno się tak zachowywać. Ale tutaj widać z tego, że jak są w grupie... Tak, oni chodzą grupami. Trochę było dla ciebie niebezpieczne. Niebezpieczne, bo nie było ani jednej kobiety i w ogóle...
widząc te grupki, jak się poruszają, ci mężczyźni chodzą no, grupkami, ale nie ma przy nich żadnej kobiety. Nie ma tych, nie ma tych kobiet. Tutaj przyjeżdżają no, bez rodzin. No, ja rozumiem, że każdy ma prawo, bo my też wyjeżdżamy za pracą, za studiami. Młodzież wyjeżdża, żeby studiować. No tak, ale im tam jakoś nie ułatwia specjalnie. Każdy musi sobie znaleźć, poszukać i zapłacić i tak dalej. Nie ma tam tak jak tutaj często u nas socjal jest i wysoki. No to też jest prawda. Tak, jest ta pomoc, no jest dla nich szeroka ta pomoc. Czasami złościmy się na to, że nasze dzieci mają coś ograniczone, czy A im jest wszystko wolno. No jest tak, są takie sytuacje, że czasami no, wprowadza nas to w takie no, niemiłe zakłopotanie, bo później jesteśmy dla nich niemili, źli. No ale... No ale no, w tym wypadku no, to ty byłaś zakłopotana, no bo jednak zagrażało ci jednak. No poczułam się niebezpiecznie, było tak, było tak. W autobusie sama, a jeszcze kierowca. Kierowca też. No tak, wiadomo, byli bardzo komunikatywni między sobą, tak. Albo go znali z tej linii, że po prostu z nimi jeździł, ale no, mi się wydaje, że jeżeli nie ma kobieta obrączki na palcu i to zauważają, to wtedy dla nich ta kobieta się nie liczy. Nie liczy. Tak mi się to wydaje, bo w tym momencie on mi pokazywał, że co to za problem, jak to tak, obrączki nie mam, a ja nie jestem zainteresowana. Moja wina była taka, że mogłam całkowicie stamtąd odejść i pojechać do tej pracy później autobusem. No, ale w nocy gdzie odejdziesz? Właśnie potem też tak już myślałam, bo on mi zadawał takie pytania, gdzie mieszkam, gdzie takie, więc to mnie trochę sparaliżowało, bo tak sobie mówię tak, no ruszę się stąd, nie mam pewności, czy ja go nie sprowokuję, czy on nie zrozumie, tak, bo on mógłby to zrozumieć, odchodzi to widocznie, bo mógłby to zrozumieć, tak sobie pomyślałam, że mógł to by przyjąć, bo tak by mogło być. Bo jak ja mu mówiłam, że nie, dziękuję, przepraszam i tam tłumaczyłam się tak prosto, bo nie chciałam się wdawać w żadne dyskusje, żadne takie, no, nie podobało mu się to. I więc moje odejście, nie wiem, czy to by nie zaważyło na tym, że on by sobie pomyślał, że ja go gdzieś zapraszam, tak? Tak, że no, więc... No zostałam tam na tym przystanku i dojechałam do tego celu, tylko prosiłam Pana Boga, żeby oni po prostu wyszli albo wcześniej. I wyszli wcześniej, tak? Tak, wyszli wcześniej. No to szczęście, bo tak byś cały czas na dynamicie, że tak powiem. A to ja bym wysiadła, ja już wiedziałam. A oni za tobą, to co wtedy byś zrobiła? No nie, ja już później mówię tak, wysiądę, już pomyślałam sobie, że niech oni jadą, ja sobie wysiądę wcześniej i pójdę. Ale też była obawa, że jak ja pójdę pieszo ten kawał drogi, na ten kolejny przystanek, to i tak pójdę w ciemności, tak, bez zabezpieczenia żadnego. No i też to takie ani w prawo, ani w lewo. No czułam się nieswojo, niekomfortowo. No i tak prawdę powiedziawszy, no pomyślałam o osobach, które rzeczywiście czasami wracają, czy gdziekolwiek są, i takie niemiłe sytuacje się zdarzają, że to jednak się potrafi przydarzyć i człowiek się czuje bezsilny, bezradny. Nie? No teraz być może, że jeśli nastąpi zmiana rządu i Tusk dojdzie do władzy, to być może, że będziesz musiała przyzwyczaić się do takich sytuacji na co dzień. Bo jeżeli zostanie sprowadzonych ileś tam set tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy tych imigrantów, no to takie sytuacje już będziemy mieli na co dzień. Wiesz co, no myślę, że skoro będzie nowy rząd, czy Tusk będzie u władzy, czy to chyba pomyślą o tym, że mają rodziny, mają dzieci, mają córki, mają żony, są babcie, są mamy.
No i pomyślą trochę o ochronie nas, żebyśmy się czuły bezpiecznie w tym kraju. W jaki sposób miałaby ta ochrona wyglądać? Czy no, przydzielą każdej kobiecie policjanta? Myślę, że no nie, że policjanta, ale myślę, że skoro do tego dojdzie i na to pozwolą, to będą musieli jakiś sposób na to znaleźć. Ale pomyśl chwilę, jaki sposób, jak w Niemczech kraj zorganizowany, zdyscyplinowany, wszystko mają poukładane dobrze i tak dalej, przyjęli imigrantów i mają straszne problemy, pozamykali teraz już granice, nie chcą więcej. To samo jest we Francji, tam jest jeszcze gorzej, bo są różne burdy, różne podpalają sklepy, napady jakieś, a Szwecja już jest masakra, bo tam nawet są całe dzielnice niektórych miast, gdzie nawet policja się boi wchodzić, bo tam po prostu ci muzułmanie z islamu, islamiści rządzą tam według swojego prawa, jakiegoś szariatu czy czegoś. Oni tam narzucają swoje prawa, tak ma być i koniec, kropka. No, to wiesz, no jak, znaczy nasz taki czy inny rząd będzie nad tym potrafił lepiej zapanować niż to jest w Szwecji, Francji, Niemczech, które są bogatymi krajami, zorganizowanymi. Ale wiesz, mają przykład, tak? Widzą, co się dzieje w państwach innych. Może tutaj by po prostu, nie wiem, jakąś inną politykę tego obrali, przyjmując rodziny, tak? Przyjeżdża rodzina, dostaje pracę, tak? To jest bezpieczniejsze, raczej mi się wydaje, jeżeli wpuścimy do naszego kraju, nie wiem, rodzinę, która potrzebuje tej pracy, potrzebuje i zmiany tego swojego życia, niż przyjmować grupkami. No tak, tak. No tylko pokaż mi, gdzie są te rodziny z dziećmi, z matkami i tak dalej. Jak na tych łódkach czy łodziach przypływają przeważnie, właściwie zawsze młodzi mężczyźni w wieku 20 czy 18 do 30 lat. Rzadko się, jak już starszy się, tylko o 40, to zdarza się rzadko. A tak to są młodzi mężczyźni w wieku wojskowym, poborowym. Tam nie ma kobiet, dzieci. Niezmiernie rzadko się zdarzają, ale przeważnie są to 95% to są właśnie tacy mężczyźni. Jakich spotkałeś na przystanku. A teraz możesz ich spotykać częściej. Jeżeli pójdzie tak jak to może pójść. No jest to niebezpieczne, co się dzieje teraz na tym świecie, ale no wydaje mi się, że może rzeczywiście ten nasz rząd jakoś znajdzie alternatywę na to, żeby ustalić zasady, że wpuszczamy tylko takich. No, ten rząd co był, no to miał na to alternatywę, że nie wpuszczamy młodych byczków w wieku poborowym, w wieku wojskowym, którzy potem pracować nie chcą, ale zasiłki by chcieli dostawać. No i robią te zadymy, to wszystko, co widzimy we Francji, w Szwecji, w Niemczech, w innych krajach, we Włoszech, na tej Lampeduzie, co się tam dzieje. Chyba oglądasz telewizję. Tak, oglądam No nie przeraża cię to wszystko? No przeraża, że to przychodzi do nas. To jest przerażające, no właśnie, że to przychodzi do nas, ale... Ja podziwiam twoją naiwność taką, no, niewieścią kobiecą, no, że chciałaby wszystko dobrze, żeby było, żeby rząd się postarał. Ale jak tamte rządy się nie umią postarać, a przecież nie są głupie, Niemcy są sprytni, cwani, Francuzi też, Szwecja... Wszyscy są zorganizowani, tam państwo mają naprawdę na wysokim poziomie i nie mogą sobie poradzić. Może jestem naiwna, może i to tak wygląda, ale więc to trzeba chyba trochę czasu. Ja w ogóle nie wierzę w to, że jakiekolwiek partie, politycy, rządy i tak dalej coś chcą dla ludzi. Oni na pierwszym miejscu chcą dla siebie. Zawsze tak było. Władza i pieniądze. To jest zawsze tak było. Cel. Zawsze tak było. Nigdy się polityka się nigdy nie zmieni. W każdym państwie tak jest. No i właśnie dlatego, mając świadomość, trzeba być jednak trzeźwym. No, a nie liczyć na jakieś niebieskie migdałki, że oni będą dobrze chcieć, że oni się postarają, że nam przychylą nieba i będzie bezpiecznie. No. Wszędzie, gdzie ci imigranci weszli, nie ma bezpieczeństwa. No wszędzie są zadymy, rozruby, złodziejstwa, gwałty. Gdzieś tam statystyki widziałem w Szwecji, to tam tych gwałtów jest 10 razy tyle, ile w Polsce. No ale to głównie po tym statystykach tych gwałcicieli to są właśnie ci imigranci. To głównie już nie było tego 20 lat temu. Teraz to jest.
No nic, lecę, bo muszę już iść, mm-hmm. także zbieram się. Okej. Okay. No, zobaczymy jeszcze, jak będzie. Dobra, dobra. Z sześciu, tak, było z sześciu, bo ten najstarszy, tamci siedzieli trochę dalej, a ten najstarszy właśnie podchodził do mnie i był taki natarczywy bardzo.